Proszę Państwa, witam w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi i pan Maciej Wojtys. Panie Stanisławie, oglądałem ostatnio program pana Tomasza Sumera z Januszem Korwin-Mikke na temat geopolityki. Rozmawiali oni na temat, czy i jak Polska powinna poszerzać swoje granice. I tu moje pytanie, czy w dzisiejszych czasach przy tej technice i możliwościach zbrojnych ekspansja terenów ma sens? Czy tutaj rozmiar ma znaczenie? Jak pan to widzi? Pozdrawiam serdecznie. No, rozmiar ma znaczenie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy w bezpośrednim sąsiedztwie jakiegoś państwa, to nie tyle może rozmiar, co w bezpośrednim sąsiedztwie jakiegoś państwa wkrada się chaos. No to wtedy państwo, które nie jest dotknięte chaosem, na ogół stara się tam sytuację uspokoić, a żeby ją uspokoić, no to musi tam rozciągnąć swoją suwerenność na tym obszarze. No i dzisiaj może nie ma to znaczenia, ale no weźmy takie państwo jak Izrael. Niby małe, ale mocarstwo, bo ma broń jądrową, no i wcale nie rezygnuje tam ze zdobyczy terytorialnych, więc nie ma co się tam zarzekać z góry, że będziemy tutaj ekspansję terytorialną robić, albo że nie będziemy robić. Wszystko zależy od okoliczności. Alwarek. Drogi panie Stanisławie, co sądzi pan o Wojciechu Olszańskim vel Aleksandrze Jabłonowskim? Słychać z jego ust wiele wezwań do walki o wolność, ale jednocześnie deklaruje on swoje przywiązanie do PRL-u. Serdecznie proszę o komentarz. Jego osoba przyprawia mnie o ból głowy. No, pozdrawiam, życzę dużo zdrowia i spokoju w tych niespokojnych czasach. Ja znam pana Wojciecha Olszańskiego, ale już nie widziałem się z nim chyba 2 lata albo i więcej. W związku z tym ja nawet nie bardzo wiem, co on tam robi, do czego nawołuje. Także no, nie mam czego komentować. Przez niektórych ludzi jest słuchany, uważany za wielkiego patriotę, a przez innych uważany jest za takiego, no, powiedzmy, niespełnionego aktora. Nie wiem, która ta opinia jest bardziej zbliżona do prawdy, ale ja, jak mówię, już dawno się nie stykałem ani z panem Olszańskim osobiście, ani z tym, co on tam robi, jakie wezwania do walki o wolność kieruje. Pan Włodzimierz Stanek. Mam pytanie, jak to się stało, w jaki sposób zmuszono Churchilla, ażeby oddał część ziem Palestyny na utworzenie państwa Izrael po II wojnie światowej. Palestyna była przed II wojną światową kolonią Zjednoczonego Królestwa. No niezupełnie była kolonią Zjednoczonego Królestwa. Była terytorium mandatowym Wielkiej Brytanii, która sprawowała ten mandat do 1948 chyba roku, albo 1947 roku, wtedy, a więc również w okresie, kiedy Winston Churchill przestał być premierem Wielkiej Brytanii, bo zastąpił go na tym stanowisku Clement Attlee. A dlaczego? No dlatego, że Organizacja Narodów Zjednoczonych, właściwie można powiedzieć społeczność międzynarodowa, będąca pod wrażeniem masakry Żydów europejskich w czasie II wojny światowej, uznała, że Żydzi powinni mieć jakiś azyl taki na świecie, w razie czego, żeby tam mogli się schronić. No i ponieważ podczas I wojny światowej jeszcze brytyjski premier, minister spraw zagranicznych Balfour taką mglistą obietnicę złożył działaczom żydowskim, że jak oni tam pomogą finansowo Wielkiej Brytanii, no to Wielka Brytania
takie terytorium jakieś tam państwowe czy quasi państwowe będzie się starała Żydom zapewnić. No i kiedy Wielka Brytania znalazła się wśród mocarstw zwycięskich, to działacze żydowscy syjonistyczni zwrócili się do tego, no to jak się słowo rzekło, to teraz trzeba spełnić te obietnice. No i tak się zaczęło się osadnictwo żydowskie w Palestynie, co oczywiście napływ Żydów spowodował protesty tamtejszej ludności arabskiej, te napięcia zresztą funkcjonują do dnia dzisiejszego. Wielka Brytania z najwyższym trudem nad tym panowała, wreszcie właściwie zrezygnowała z tego mandatu, bo to nic z tego nie miała, tylko same zgryzoty. I 14 maja 1948 roku Izrael jednostronnie proklamował niepodległość swoją. Wcześniej Organizacja Narodów Zjednoczonych tam opracowała plany podziału Palestyny na część żydowską i część arabską, ale te plany nikogo nie zadowoliły, więc władze późniejsze, znaczy Ben Gurion, postanowił stworzyć fakty dokonane. No i właśnie tak powstała, proklamowana została niepodległość Izraela. Oczywiście kraje arabskie odpowiedziały wojną, ale tę wojnę akurat Izrael wygrał. Podobnie jak kilka innych w 56 roku, w 67. No i tutaj może nie wygrał do końca w 73. Potem już takich dużych wojen nie było, ale to Winston Churchill nie został przez nikogo zmuszony. Opowiadam, on już nie miał wtedy, nie rządził Wielką Brytanią. Pan Dominik Kowalski. Panie Stanisławie, moje pytanie brzmi następująco. Jakie wykształcenie powinni mieć politycy? Bo jak filozof jest ministrem sprawiedliwości, to chyba coś jest nie tak. Widzimy, jakim zarządcą jest tęczowy Rafał itp. No, niekoniecznie muszą mieć jakieś wykształcenie. Na przykład Wincenty Witos nie miał wykształcenia, był samoukiem. No i wcale nie był takim złym politykiem. No, kierował rządem obrony państwa w 1920 roku, więc na pewno miał rozmaite zalety. Co zresztą, bo on miał doświadczenie polityczne, był posłem w parlamencie wiedeńskim, więc nie był takim w polityce człowiekiem nowym. Miał polityczne doświadczenie. Wiedział, jak państwo funkcjonuje. Moim zdaniem to nieformalne wykształcenie o tym decyduje, tylko doświadczenie polityczne. Bardzo niedobrze, jak zostaje ktoś na przykład tak, jak na przykład Radosław Sikorski. Został wiceministrem obrony, potem ministrem spraw zagranicznych. Moim zdaniem krzywda mu się stała. Ci, co go tak forsowali, on chyba sam się też trochę forsował, to wyrządzili mu krzywdę, bo on gdyby przeszedł przez wszystkie szczeble służby państwowej, no to nie robiłby rozmaitych takich głupstw, jakie mu się zdarzało robić. No, podobnie się ma sprawa z innymi. No, pan Jarosław Gowin, bo tu o nim pan mówi, jest człowiekiem renesansu, który może wszystko robić, także może być ministrem sprawiedliwości. Teraz zresztą diabli wiedzą, kim będzie, bo był przecież ministrem szkolnictwa wyższego, a teraz jakiś nowy resort zamierza objąć. No, nawet nie śmiem się domyślać, jaki. Więc tu powiem, formalne wykształcenie nie ma jakiegoś większego znaczenia. Rozmawiałem kiedyś z takim moim przyjacielem, który był przedsiębiorcą. No i kiedyś go zapytałem, jakiego pracownika, jakby miał wybrać między dwoma kandydatami do zatrudnienia, to czy wybrałby pracownika, który skończył studia, czy takiego, co nie skończył? I on udzielił mi bardzo ciekawej odpowiedzi, że wybrałby tego, co skończył studia, ale nie dlatego, że on ma jakieś wykształcenie, tylko czy tam jakieś umiejętności, tylko dlatego, że on musiał zdawać kilkadziesiąt egzaminów i jest przygotowany do podejmowania decyzji w warunkach wysokiego obciążenia psychicznego.
A tu w polityce właśnie taka umiejętność jest najbardziej potrzebna. Drugie pytanie. To czy zna Pan dobrze Stanisława Żółtka i o co poszło między nim a Korwinem? Pozdrawiam. No, znam dobrze Pana Stanisława Żółtka. Przyjaźnimy się, ale o co dokładnie poszło, to nie wiem, bo ja już przestałem być działaczem partyjnym. Zdaje się, że poszło o miejsca na listach wyborczych, ale dokładnie, jak powiadam, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Pan Łukasz Tylutki. Panie Stanisławie, którego z naszych umiłowanych przywódców z okresu PRL oceniłby Pan najbardziej pozytywnie, a który był najgorszy? I drugie pytanie, czy obecne wiadomości TVP przybijają dziennik TV, powiedzmy, że z lat 80. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie. Oj, zabił mi Pan ćwieka, bo każdy z tych przywódców umiłowanych to miał pewne wady. No, najgorszy był niewątpliwie Bolesław Bierut. Najgorszy był niewątpliwie Bolesław Bierut, bo to był agent po prostu sowiecki i tyle. I właściwie firmował sowiecką okupację Polski. Natomiast Władysław Gomułka już był lepszy, bo no jednak, ale co prawda to miał ułatwione zadanie, bo w Rosji, w Sowieckim Związku też terror stalinowski został za Chruszczowa, podczas chruszczowowskiej odwilży ukruszony, więc on też, no ale to mu się przypisuje zasługi, on zresztą sam sobie przypisywał taką zasługę, że położył kres takiemu nagiemu terrorowi. Rzeczywiście, no Edward Gierek, no, tu muszę przywołać to spostrzeżenie Leszka Millera, że prawdziwego mężczyzna, a przywódca też, to się poznaje nie po tym, jak zaczyna, a po tym, jak kończy, więc Edward Gierek ładnie zaczął, ale skończył fatalnie. W związku z tym no, też miał swoje wady. Natomiast drugie pytanie, czy obecnie wiadomości TVP chwilami przebijają, tak, chwilami przebijają. I pan Adam Kęska. Szanowny panie redaktorze, ostatnio wyszedł raport Fundacji Ad Arme na temat liczebności Wojska Polskiego i jego rezerw osobowych i wygląda to niestety tragicznie. Czy należy przywrócić pobór do naszej niezwyciężonej armii? Czy może jednak podchodzi pan do tego jak ideowy, konserwatywny liberał i stawia pan na armię w pełni zawodową i ochotniczą? Czasami opowiada pan swoje ciekawe przygody z wojska w swoich felietonach. Może młodzi też powinni powąchać prochu w ramach jakiegoś przeszkolenia lub jak kiedyś pan w ramach studium wojskowego na uczelni, na której studiują. W końcu obywatele mają też powinności wobec ojczyzny, na przykład wierność jej, płacenie podatków czy też obronę państwa, gdy zachodzi taka konieczność. Jestem bardzo ciekaw pana opinii i proszę o odpowiedź. Pozdrawiam pana serdecznie, życzę zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. No bardzo dziękuję za te życzenia. Proszę państwa, muszę przypomnieć program Unii Polityki Realnej z roku 1990. My rzeczywiście sprzeciwialiśmy się poborowi, bo na zasadzie takiej, że z niewolnika nie ma robotnika. Uważaliśmy, że powinna być wprowadzona ochotnicza armia zawodowa, ale postulowaliśmy też, i to warto przypomnieć, powszechne szkolenie wojskowe mężczyzn na wzór szwajcarski. Jak ten wzór szwajcarski wygląda? No tak, że ci mężczyźni, tam obywatele szwajcarscy mają w domach broń i od czasu do czasu tam na ćwiczenia wojskowe są po wojowaniu. No to oni to traktują jako bardzo taką miłą przygodę, tam różne tam towarzyskie zalety, takie ćwiczenia mają, tam można sobie popić i pogadać i tak dalej. Celem takich ćwiczeń nie jest wyszkolenie żołnierza, tylko takich podstawowych umiejętności, no, nauczyć go strzelać i tak dalej, obchodzić się z bronią. Ja pamiętam, jak
Po studiach już byłem wezwany na ćwiczenia wojskowe pod Chorążych, do Moronga. No i tam było sporo tych nas pod Chorążych i celem tych ćwiczeń było zapoznanie nas z nowymi rodzajami uzbrojenia, bo myśmy się tam na studium wojskowym szkolili na dowódców plutonów, z nowymi rodzajami uzbrojenia, które w międzyczasie weszły na uzbrojenie wojska. No to bardzo mile wspominam takie ćwiczenia i dlatego uważam, że ponieważ obecnie, ponieważ nie ma żadnego szkolenia wojskowego mężczyzn, a z drugiej strony mamy taki popularny, na strzelnicach tłok jest, no to widać, że młodzi mężczyźni, przynajmniej niektórzy, odczuwają taką potrzebę. No to trzeba im stworzyć takie warunki, żeby nie dopłacali do tego, tylko żeby to takie właśnie szkolenia mężczyzn powszechne państwo realizowało. Szanowny panie Stanisławie Takei, pan Takei, szanowny panie Stanisławie, mój dawny kolega, który jako pierwszy jeszcze w gimnazjum wciągnął mnie w korwinizm, dziś jako dorosły mężczyzna określa siebie z dumą jako nawróconego na postępową lewicę spod znaku tęczy. Co musi się wydarzyć, by człowiek tak drastycznie zmienił poglądy? I czy możliwy jest proces odwrotny? No, nie wiem, co tam pański przyjaciel wyznaje oprócz tęczy, bo to tutaj... że tak powiem, ja tylko po... Jest oczywiście, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, ludzie zmieniają poglądy, natomiast tęczowość nie wyklucza popierania korwinizmu, mikkizmu. Jak byłem prezesem Unii Polityki Realnej, była tam przed wyborami, zadzwonił do mnie przedstawiciel stowarzyszenia Lambda, no sodomickiego stowarzyszenia. No i pyta, jaki jest nasz stosunek do małżeństw homoseksualnych. No ja mu wyjaśniłem, że negatywny. Dlaczego? A dlatego, że małżeństwo w istotny sposób się różni od związków partnerskich. Związki partnerskie to są umowy o wzajemne świadczenia usług seksualnych. I koniec, kropka. Więcej nic tam być nie może. Natomiast małżeństwo też zawiera w sobie to, ale jeszcze krok dalej idzie, dlatego że z tych wzajemnych świadczeń rodzi się potomstwo, wobec którego małżonkowie mają bardzo poważne obowiązki i to prawo egzekwuje od nich te obowiązki, tam obowiązek alimentacyjny, inny, taki i tak dalej, dostarczenie środków utrzymania, wychowania i są z tego rozliczani. Odpowiadają za szkody wyrządzone przez dzieci, no krótko mówiąc, i dlatego państwo zupełnie inaczej traktuje małżeństwa, inaczej traktuje związki partnerskie. A on mi powiada tak, no tak, ale a już tak mówię, skoro pan zadzwonił, to niech mi pan powie, tak z ciekawości zapytam, dlaczego wam na tym tak zależy? A on mówi, bo nie możemy dziedziczyć po sobie. Ja mówię, jak to nie możecie? Kiedy możecie? Każdy z was może napisać testament i w testamencie zapisać majątek dla tego swojego partnera życiowego. Możecie. A on mówi, no tak, możemy, ale wtedy podatek od spadków jest wyższy. Ja mówię, to tak mi pan mów. My jesteśmy za likwidacją podatku od spadków, to możecie na nas głosować. I proszę państwa, kolejne pytanie. Pan Dejmonek 81, wspierający kanał. Serwus, panie Stanisławie, dziękuję za poprzednią odpowiedź. Nowe pytanie do pana brzmi, mamy szansę na zadośćuczynienie od Niemców czy nie? Ostatnio odbyła się pikieta pod ambasadą niemiecką w Warszawie. Były na niej osoby dotknięte niemiecką agresją w 1939 roku oraz Roty Niepodległości. Pan poseł Mularczyk miał zrobić raport i jest cisza. Jak pan to widzi, z góry dziękuję. Dużo zdrówka. No, pan poseł Mularczyk, myślę, że to tak i samograj sobie wymyślił na, że tak powiem, popularyzowanie własnej osoby. Ja nie bardzo widzę szansę na uzyskanie reparacji od Niemiec. Przypomnę, jaka jest sytuacja prawnotraktatowa, bo my nie żyjemy w próżni prawnotraktatowej, tylko pewne rzeczy to już się dokonały.
Niemcy po zakończeniu w 1945 roku, po zakończeniu II wojny światowej, państwo niemieckie zostało zlikwidowane. Hitler się zastrzelił, rządu admirała Dönitza nikt nie uznawał, w związku z tym państwo niemieckie przestało istnieć, terytorium niemieckie zostało podzielone na strefy okupacyjne i o sprawach dotyczących Niemiec decydowała konferencja w Poczdamie. I konferencja w Poczdamie zdecydowała o reparacjach. Polsce też te reparacje przyznała wojenne, ale z sowieckiej strefy okupacyjnej, bo Polska się znalazła, że tak powiem, w strefie zarządzonej przez Józefa Stalina. A Sowieci, jak to Sowieci, dzielili się z Polską po bratersku. To znaczy Polska nic nie dostawała z tytułu reparacji, ale Sowieci zażądali darmowego wybierania węgla górnośląskiego. I dopóki Stalin żył, to nikt się nie ośmielił tutaj sprzeciwić. Ale kiedy w 1953 roku Stalin umarł, to rząd ówczesny tam w Polsce ośmielił się zaprotestować. I ponieważ z tych reparacji Polska nic nie miała, to rząd zrezygnował z reparacji, ale za cenę obietnicy, że Sowieci nie będą wybierali górnośląskiego węgla. Oni to obiecali, co prawda dopiero od 1956 roku przestali, ale przestali. I stanowisko rządu niemieckiego jest takie, że Niemcy swoje zobowiązania z tytułu reparacji spełniły, a jakie były rozliczenia między Polską a Związkiem Sowieckim, to niemieckiego rządu to nie obchodzi. I dlatego właśnie kiedy pan minister Czaputowicz na konferencji prasowej ze swoim niemieckim odpowiednikiem, wtedy jeszcze to był Walter Steinmeier, powiedział, to sam słyszałem, że problem reparacji w stosunkach polsko-niemieckich nie istnieje. Nie istnieje. I to powiedział nie Walter Steinmeier, tylko minister Jacek Czaputowicz. No i nie wiem, czy to jest optymistyczny akcent, ale w każdym razie jakimś akcentem muszę ten cykl zakończyć, także takim akcentem kończę. Ja nawet byłem zaproszony na tą demonstrację, ale właśnie z tego powodu nie poszedłem, bo uważam, że to jest samograj pana posła Mularczyka. Proszę Państwa, nie tylko na własnym kanale ja tutaj występuję z tymi filmikami, cyklami pytań i odpowiedzi, ale również występuję na kanale C-Kultura, który jest prowadzony przez wydawnictwo Capital Book, wydające między innymi moje książki. No i w związku z tym zachęcam Państwa do subskrybowania tego kanału i oglądania oczywiście, bo po co byśmy nagrywali te wszystkie rzeczy? Po to, żebyście Państwo mogli je obejrzeć i albo nas pochwalić, albo nas pryncypialnie skrytykować. Ale dzięki temu, że Państwo będziecie subskrybować ten kanał, no to będziemy mieli informację zwrotną, że to, co robimy, jest dla Państwa interesujące.